www.radiownet.pl. Media prawdziwie publiczne. Nie, proszę mi wierzyć, nie. Polacy nie dali się zniewolić w czasach komuny, proszę pana. Polacy byli trzeźwym narodem. Oczywiście poza jednostkami, które gdzieś tam służyły nawet partii, ale też nie bardzo w to wierzyli. Powiem panu, ja jestem pełen podziwu dla Polaków za lata komuny, że nie dali się zniewolić. To z Polski wyszło to wielkie zarzewie, proszę pana, niepodległości. Powiem panu więcej. Natomiast to, co się stało i co jest naszą tragedią, to przez te 20 parę lat właśnie ci wielcy tego świata, możni, media, kapitał, finanse i tak dalej, tak ludziom zrobił pranie, proszę pana, w mózgach, że właśnie ludzie dzisiaj miast tutaj nie w 2500 być, nie w 100 tysięcy, ale w milion, bo na wezwanie Solidarności Trzech, proszę panów, związków powinno tu być milion ludzi i więcej. Ci ludzie powinni powiedzieć: dość okradania Polski, dość zniewalania. Panie Tusk, masz 24 godziny na zwołanie Zgromadzenia Narodowego, poddania się do dymisji i rozpisanie nowych wyborów. To ja rozumiem, że to jest, proszę pana, naród. A tutaj przyjdzie w niedzielę, proszę, w sobotę 100 tysięcy ludzi w ładnych czapeczkach, z gwizdkami, i tak zrobią, bo wie pan, powietrze, że tak powiem, ludziom i wyjadą patriotycznie nastawieni, bo podmuchali sobie w gwizdki, proszę pana. Ja byłem jako jeden z niewielu posłów w Ożarowie, kiedy, proszę pana, rozbierano najlepszy zakład proszę pana. Przyjechali z Gdańska koledzy z Solidarności. Nie mam nic przeciwko, bo sam jestem członkiem Solidarności. Pochodzili po placu, podgwizdali, proszę pana, i poszli na piwko. Już sprawę załatwili. Nie tak się załatwia. To są wzory zachodnie, gdzie się zakłada mundurki, dzwonki, proszę pana, tylko tam jest inna kultura, tam jest inne podejście do rzeczy, a my powierzchownie to traktujemy. Mundurki, gwizdki, proszę pana, tak już załatwiliśmy. I do domu. Do domu. Nie, bracie, ja na miejscu tak tutaj Dudy powiedział: panie premierze, tu jest dzisiaj tyle Polaków, a czekamy, aż będzie milion. I ja jako Duda tutaj nie zajdę z tego placu. No bym rozumiał, że facet jutro czuje bluza. Znaczy nie poprosi. Natomiast... Nie przyjdzie milion. Co? Nie przyjdzie milion. Nie przyjdzie. Nie, proszę pana, nie przyjdzie. Dlatego, że Polacy są już tak, proszę pana, wybrani. Poza tym się boją o miejsce pracy, o przyszłość, o to wszystko. Są już ukształtowanymi nowymi ludźmi. Ludzie niestety przyjęli formułę takiego, proszę pana, pogodnego niewolnictwa. Jeżeli ludzie się nie zreflektują, jeżeli nie pomyślą, to będą niewolnikami. Nie tylko w Polsce, bo to jest trend ogólnoświatowy, proszę pana. Wielkie korporacje finansowe, medialne. Dzisiejsza cywilizacja jest rozwijana przez dwa wielkie, proszę pana, że tak powiem, dwie wielkie grupy. Z jednej strony to jest grupa finansowa, a z drugiej medialna. One tworzą nową cywilizację. Człowieka, proszę pana, poddanego, człowieka, proszę pana, zniewolonego, człowieka, który będzie, że tak powiem, ich klientem. www.radiownet.pl. Media prawdziwie publiczne.